Zapraszam do kupienia koszulek z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki, wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Cześć, z tej strony Oskar. Dzisiaj troszeczkę ładniejsza pogoda, więc będę malował zbiornik do poloneza. Tutaj na razie on leży. Ładna pogoda, w końcu słońce świeci. Więc przygotowałem sobie takie stanowisko tutaj. Zaraz tę rurę nałożę na jeden z tych nóg od tego tabureta, bo mam dwa. Jeden tak przechyliłem, na drugą stronę postawiłem i tu wstawię tę rurę i niech on tak wisi i będziemy go malować. Dobra, sprawdzamy, czy będzie to się trzymać, czy się nie wywróci. No, trochę się przechyla. Dobra, muszę coś położyć na taborety. Tak, tu nie da rady. Tak to sobie zorganizowałem. Dwa taborety w ten sposób. Jeden tutaj go podtrzymuje na tym taborecie pudełko ze skrzynią biegów i tutaj wisi bak. No to będę malował. Jeszcze tutaj tylko na podłogę położę jakiś karton, żeby nie nabrudzić podłogi. No i jeszcze szmatami zabezpieczyłem tutaj, żeby farba się do środka nie dostała. Dobra, będziemy malować. Zaczynamy tak od środka. Najpierw jedna warstwa, jutro druga, a potem albo baranek, albo czarna farba, jeszcze zobaczę. No jakoś to idzie powoli. Na razie widać gdzieniegdzie przebicia. No ale po to jest właśnie nałożenie drugiej warstwy jutro. A poza tym jeszcze dzisiaj może poprawiam. Na razie ogólnie chcę pokryć farbą, a później będę poprawiał jedna, druga strona. No tak pewnie zrobię to. Będzie zajebista robota. Musi to wytrzymać lata. To musi wytrzymać lata. Wszystko, rurę tutaj też. No. Okej, jedna strona pomalowana. Zaraz będę się brał za drugą. Okej, pomalowany cały z obu stron. Teraz niech to schnie. Jutro będzie druga warstwa. Git. Gdzieniegdzie oczywiście wiadomo, może przebijać jeszcze czarna farba, ale to się wszystko poprawi przy drugiej warstwie. No i gdzieniegdzie mogą być zacieki, ale to nie ma wyglądać, to ma działać. Prawda? To ma wytrzymać. Mam nadzieję, że kilka lat. Także widzimy się jutro. Witam ponownie. Dzisiaj druga warstwa. Muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo wstawiłem wczoraj ten filmik na Facebooka i na YouTube'a, ten fragment shorta tego z telefonu.
to już pojawiły się głosy, że człowieku, co ty w ogóle robisz? Przecież to powinno być wypiaskowane, przecież to powinno być malowane na gołą blachę. Ja oczywiście o tym wszystkim wiem, ale ja nie mam warunków tutaj, żeby to piaskować, żeby wydawać na to pieniądze. Nie mam piaskarki, nie mam też gdzie tego robić. Jak widzicie, robię to na balkonie. Poza tym to jest samochód do jazdy, a nie egzemplarz muzealny, także dajcie spokój. Ktoś chce się w to bawić i robić to na glans, niech robi. Przypominam, że to jest w końcu jednak Polonez, a nie jakiś Bugatti czy jakiś Lamborghini. No i poza tym mieszkam w Polsce, nie wiadomo, pieniędzy też ile ja nie mam. Także bez przesady już, no. Kocham Polonezy, no ale bez przesady. No może gdybym zarabiał 40 tysięcy złotych miesięcznie, tak jak na przykład policjanci, jacyś komendanci, którzy często się właśnie takimi rzeczami zajmują, no to wtedy tak, no. Poza tym ten samochód więcej tak stoi, jak jeździ, więc będzie ok, myślę. Dobra, druga warstwa nałożona, fajnie. Jest, jestem zadowolony. Teraz niech schnie, niestety dzisiaj znowu pochmurna pogoda, mam nadzieję, że deszczu nie będzie. Niech schnie i jutro założę tutaj, nałożę baranka, a później czarnym sprayem jeszcze na baranek nałożę jedną warstwę. No oczywiście pada deszcz, więc zrobiłem takie zadaszenie do tego. No na szczęście duży deszcz nie jest, więc tragedii nie ma, no ale trzeba pilnować się. No witam, kolejnego dnia, z tej strony Oskar. Idę dzisiaj kupić farbę baranka do pomalowania zbiornika. To w ogóle jest teraz fajne miejsce, na którym jestem, w którym jestem, ulica Zwycięstwa. Jest tutaj parę fajnych rzeczy, które chciałbym wam pokazać przy okazji. Zaraz jest ten sklep z lakierami, to wam pokażę, ale tutaj na przykład jest Fiat, którym były mi, powiedzieli mi, że nie wymienią mi amortyzatorów, bo w Polonezie są sprężyny MacPersona i amortyzatory, żeby wymienić, to trzeba sprężyny ściągnąć. Także tu jest konrys, więcej tu nie przyjdę, ale tutaj na przykład są też dwie bardzo ciekawe rzeczy, ciekawe dwa miejsca. Tutaj na przykład był Paul Mosbyt i sprzedawano tutaj właśnie Polonezy, Lubliny, Maluchy i inne polskie samochody. Właśnie tutaj na dole był salon, tylko teraz są jakieś inne już firmy, inne różne rzeczy. A z tej strony są różne sklepy motoryzacyjne. Tutaj taki już stary sklep, taki dziadek w nim siedzi i sprzedaje jakieś końcówki już rzeczy. Tam prawie już nic nie ma. Kiedyś kupiłem tam znaczki do Poloneza 1.5C. Tu jest właśnie sklep taki z częściami różnymi do samochodów, ale to wam pokażę. Ten szyld DU i mamy wymienionego Poloneza, Nexia, Espero, Fico, Lanosa, Nobire, Leganze, no i akcesoria. Jak chcecie, to mogę kiedyś tu przyjść, zapytać, czy w ogóle mają coś jeszcze do Polonezów, bo może coś mają. Świece NGK, Filtron, filtry. No i tu jest sklep z lakierami, ale do tego ja nie idę. Ja idę tam na Prowiantową, do innego sklepu. Zaraz wam pokażę, który to jest sklep. Tam kawałeczek dalej. O, i tutaj na Prowiantowej jest ten sklep. Mieszalnia lakierów samochodowych. I tutaj zaraz to kupię w środku. Dobra, jestem w domu, takie coś kupiłem. Niestety znowu musiałem zanieść to do domu, bo pada deszcz. Nie ma dzisiaj co tego malować na zewnątrz. Dobra, zobaczymy, jak działa ten środek. Po raz pierwszy czegoś takiego będę w ogóle używał. Zobaczymy, jak to się nadaje, czy to się w ogóle do czegoś nadaje. Patrzymy. Oczywiście tylko próba przed kamerą, później poza kamerą będę to już robił dokładniej.
Dobra. Może być. Zaraz wam pokażę po skończonej pracy, jak to wygląda dalej. No i proszę bardzo, tak to wygląda po pomalowaniu tym barankiem. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że będzie bardziej ta struktura taka chropowata, ale niech będzie tak jak jest, jeszcze gdzieniegdzie tutaj schnie. Tutaj będę musiał poprawić, o, na przykład tutaj wyłazi jeszcze farba. Dobra, no spoko. Jeszcze bym później czarnym zwykłym sprayem jeszcze jedną dał warstwę. Jutro ktoś pomyśli, że ja wariat, że w ogóle źle robię, ale myślę, że to wytrzyma na lata. Jeśli pomalujesz na tyle warstw, no to z 10 lat powinno wytrzymać. A co będzie później, to się zobaczy. Dobra, pora na ostatnią warstwę takim zwykłym czarnym sprayem. Jak widać, w niektórych miejscach źle pokrył ten baranek, więc no trzeba poprawić, tym bardziej koniecznie. No i dobra, to będzie na razie tyle. Ja myślę, że to wytrzyma długo. Myślę, że może nawet i z 10 lat wytrzyma, jeśli tyle warstw nałożyłem. Oczywiście ja wiem, że powinno to być wypiaskowane albo tym takim środkiem do uszczenia się farby na początku pokryte, żeby ten oryginalny lakier zszedł i dopiero potem podkład i kolejne warstwy. Ja to wszystko wiem. Ale to jest remont samochodu robiony pod jazdę, a nie do muzeum, albo tak jak fabryka wykonuje. Jeśli chcecie oglądać sobie filmy, gdzie wykonuje się kapitalne remonty, to oglądacie sobie jakiegoś Klimka i Dudę na TVN Turbo. Ja tutaj robię wszystko amatorsko, bo jestem amatorem i tego się nie wstydzę słowa. Także jeśli komuś się nie podoba, to i będą takie komentarze się tutaj pod filmem pojawiały, że źle robisz, wszystko źle. Najpierw trzeba było tamten lakier usunąć, a następne kolejne warstwy zakładać. Ja nawet nie będę odpowiadał na te komentarze, bo ja nie potrzebuję tutaj żadnych afer i żadnego pouczania, bo ja wiem, jak to się robi, ale to nie o to chodzi. Ja też nie mam nie wiadomo ile pieniędzy, żeby robić tutaj kapitalne renowacje, remonty. To nie o to chodzi. Dobra, za jakiś czas będziemy wstawiali ten zbiornik. Sam jestem ciekawy, jak to w ogóle będzie przebiegało, bo tam są przecież dwa otwory. Jeden to jest, rozumiem, do pompy, a drugi nie wiem nawet do czego. Sam jestem ciekawy, jak to będzie zrobione. Zobaczymy. No w kolejnych filmach spotykamy się przy wymianie tej skrzyni biegów w Borewiczu 1500. No i zapraszam na kolejne filmy, jeśli lubicie mnie i mnie wspieracie, to jest mi bardzo miło. Tylko proszę mnie nie atakować, jeszcze raz mówię, że ja coś źle robię, bo to nie o to chodzi. To wtedy w ogóle motywacja spada i w ogóle wtedy mi się nic nie będzie chciało robić, także cieszę się, że w ogóle są jakieś filmy w ogóle. A w ogóle jeszcze mam taki jeden pomysł, to jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć. Kiedyś chciałbym jeszcze kupić jakiegoś takiego poloneza totalnego gruza, jeszcze większym gruzem niż ten był Karo Plus, którego kupiłem, który był gruzem, no totalnie. Już chyba go prawie całego odgruzowaliśmy, tam już prawie wszystko jest już zrobione, prawda? Kupić jeszcze takiego totalnego gruza, takiego złoma, takiego, gdzie wszystko się rozpada blacharsko, byle tylko jeździł i odpalał, nie? I wtedy go od zera zrobić jeszcze raz. Ja już, powiedzmy, dużo rzeczy w tym Karo Plus zrobiłem, już mniej więcej wiem, jak to się robi. No to wtedy spróbuję własnymi siłami, już bez żadnych mechaników, sam to wszystko zrobić. Oczywiście, jeśli chodzi o tematy, powiedzmy, te nie jakieś mechaniczne, bo na przykład na silniku to w ogóle się nie znam, tak? I w ogóle w silniku tam za bardzo nic nie robiliśmy, tak? No to wtedy spróbuję sam to wszystko zrobić. Takiego gruza kupić za 500 zł, za 800, no góra za 1000 zł, albo za 900 na przykład, tak? No to wtedy chciałbym jeszcze takie coś, taką serię zrobić na kanale, że odgruzowywanie poloneza, bo w sumie te dwa lata ostatnie to były bardzo fajne. Dużo się właśnie dowiedziałem, dużo zobaczyłem, dużo nagrałem, dużo się nauczyłem i to było bardzo, bardzo fajne. To była bardzo fajna przygoda. Te ostatnie dwa lata z tym polonezem Karo Plus. Fajnie, fajnie po prostu. Cieszę się po prostu, że to przez te dwa lata tak się kanał rozwinął i dużo rzeczy właśnie zobaczyłem i nagrałem. Dobra, trzymajcie się i zapraszam do następnych filmów. Siema. Zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki oraz kubki, wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Dobra.